Programy w zakresie rozbudowy portów morskich będą utrzymane i zrealizowane, zapewnia minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk i dodaje, że sytuacja w portach mimo pandemii jest stabilna. Po pierwszym okresie pandemii zanotowano spadek obrotów w portach morskich, jednak po kilku tygodniach nastąpiło odbicie i sytuacja jest stabilna, mówił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Nasze stocznie dzisiaj mają bezpieczny portfel zamówień. Mamy nadzieję, że ta sytuacja się utrzyma. Rybacy początkowo zmagali się z restrykcjami unijnymi, między innymi zakazem połowu dorsza. Teraz przyszła pandemia. Mimo trudnej sytuacji rybacy mogą liczyć na wsparcie, mówi minister Marek Grubarczyk. Dostaliśmy zwiększoną ilość środków, oczywiście w ramach programu operacyjnego, którą możemy przekierowywać na pomoc dla rybaków. Za chwilę uruchomimy kolejne programy wsparcia w ramach czasowego zawieszenia połowowego i oczywiście naszym zadaniem jest to, aby w ramach i w czasie pandemii rybacy nie odczuli negatywnie, a już absolutnie pogorszenia własnej sytuacji. Armatorzy jednostek rekreacyjnych skarżą się na decyzję Komisji Europejskiej o zakazie prowadzenia działalności od początku roku. Postulowali do rządu o pomoc. Ta, którą mają otrzymać, nie satysfakcjonuje ich. Dlatego armatorzy jednostek rekreacyjnych podejmują akcję protestacyjną. Zacznijmy od poniedziałku. Przepłynięciu jednostek z zachodniego wybrzeża, czyli port Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Łeba do Władysłowa. O 16 planujemy konferencję, na którą serdecznie zapraszamy premiera lub ministerstwo. Minister Marek Grubarczyk wskazuje, że armatorzy jednostek rekreacyjnych mogą liczyć na pomoc. Przygotowaliśmy kwotę 20 milionów, która zostanie rozdysponowana dla rybaków rekreacyjnych. Obecnie trwają prace legislacyjne tak, aby w drugim kwartale, czyli w tych miesiącach, pieniądze trafiły dla rybaków rekreacyjnych. Sztab Kryzysowy Rybołówstwa Rekreacyjnego nie wyklucza zaostrzenia akcji protestacyjnej.